Witam wszystkich. Tak mnie jakoś naszło, patrząc na datę, gdy nagrywam ten materiał, to mamy drugą połowę grudnia. I pomyślałem sobie, że wiele osób pewnie zaczyna sobie poczyniać jakieś tam postanowienia noworoczne. Pomyślałem sobie, że może niektórzy z Was w tych planach mają uwzględnioną na przykład zmianę pracy na jakąś inną. W poprzednim filmiku mówiliśmy sobie na przykład o zawodzie sieciowca i jak tym sieciowcem, czyli network engineerem, można zostać. I tak dopiero teraz do mnie dotarło, że w ogóle nie wspomniałem o całej masie innych zawodów, które mogą Was interesować, a do których znajomość sieci komputerowych jest też najważniejszym albo jednym z najważniejszych wymagań. Zresztą, co tu dużo mówić, ja sam w tej chwili nie pracuję już jako sieciak, tylko moja oficjalna rola to Cloud Platform Engineer i zajmuję się infrastrukturą mojego pracodawcy w chmurze AWS, czyli Amazon Web Services. No i w sumie to może być bardzo fajny pomysł dla wielu z Was, którzy albo już coś tam o sieciach komputerowych wiedzą, albo dopiero zaczynają się ich uczyć, chcą do tego dodać jakiegoś, nie wiem, innego skilla, jak na przykład rozwiązania chmurowe właśnie, i w tym kierunku dostać pracę i dalej się rozwijać. Wiele firm w tej chwili ma problem z zatrudnieniem kogoś, kto ma jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, a to dlatego, że po pierwsze, rozwiązania chmurowe pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w okolicach roku 2006 były to takie, nazwijmy, pierwsze sensowne rozwiązania, o których faktycznie można było pomyśleć. Po drugie, wiele firm tak naprawdę dopiero w ostatnich latach zaczęło swoją masową migrację z takiego standardowego, fizycznego data center do rozwiązań w chmurze, jak właśnie wspomniany AWS czy inne. A więc popyt na tego typu specjalistów jest wiele wyższy niż podaż. A więc firmy konkurują wręcz ze sobą o pracownika, jeśli taki pracownik z jakiegoś powodu trafia na rynek pracy. No ale dobra, teraz wiem, że wielu z Was mogło z chmurą nie mieć w ogóle jeszcze do czynienia. Więc może najpierw króciutko zerkniemy na dostępne prace, a potem zerkniemy na samą chmurę AWS-a, żeby to jakoś porównać ze sobą. Wejdźmy na wspomniane w poprzednim filmiku Just Join IT, ja tutaj już mam otwarte. No i wpiszemy sobie, powiedzmy, cloud. No i widzimy tu, że mamy całą masę różnych pozycji i ciężko tu nawet znaleźć jakiś wspólny mianownik, bo są to najróżniejsze zawody. Wiele z nich powstało stosunkowo niedawno, tak naprawdę. Wiele z nich zresztą ciągle powstaje, a więc jest to naprawdę bardzo dynamiczne środowisko i moim zdaniem fajna okazja, aby się właśnie w to wkręcić i zarabiać całkiem sympatyczne pieniążki. Jak widzimy, tutaj jest Big Data AWS. AWS to jest właśnie ta chmura, w której ja pracuję. I tu mamy, no fakt, to jest akurat B2B, czyli musielibyśmy firmę swoją założyć, jednoosobową, ale to są zarobki netto miesięcznie, także naprawdę rozwiązania chmurowe oferują bardzo dobre pieniądze. I powiem Wam, że tych zawodów jest tu tyle, że nie widzę sensu, aby próbować każdy jeden z nich omawiać, bo wystarczy wejść w jakiekolwiek ogłoszenie i będziemy wiedzieli, nad czym należy popracować, aby taką pracę dostać. I tutaj patrząc, może na pierwszy rzut oka to wydaje się troszkę niezrozumiałe, bo zresztą w ogóle ktoś, kto nigdy nie miał styczności z takim rozwiązaniem, może w tej chwili sobie pomyśleć, no kurczę Marek, gadałeś o tych sieciach komputerowych, a teraz nagle wyskakujesz z jakimiś tam chmurami. Co ma sieć komputerowa do chmury, no nie? Czy jak to się mówi, co ma piernik do wiatraka? No jak ktoś nie miał nigdy styczności z chmurą, to po pierwsze absolutnie nie ma problemu. Pozwólcie, że właśnie Wam pokażę, jak ten materiał, który wcześniej przerabialiśmy, o sieciach komputerowych, jakie on ma tutaj zastosowanie. Może więc zacznijmy od zalogowania się do mojej chmury AWS-a prywatnej. Bo nie będę Wam pokazywał chmury, w której pracuję na co dzień, bo mi nie wolno po prostu. A taką prywatną chmurę każdy z Was może sobie założyć i jeszcze dziś zacząć się w niej bawić. Na dodatek AWS ma coś takiego, co się nazywa Free Tier. I wieloma usługami możemy się bawić przez rok w tej chmurze kompletnie za darmo. Ja tu na swoim AWS-ie nie mam praktycznie nic ciekawego w tej chwili. Używam go tylko jak chcę się pobawić jakimiś tam technologiami, które niekoniecznie są aktualnie wykorzystywane w mojej pracy. No ale więc do rzeczy, co tu w ogóle możemy zrobić? Od czego tu można zacząć w tej chmurze? No jeśli oglądaliście już jakieś materiały dotyczące chmury, to często jest tak, że pierwsze co pokazuje instruktor to odpalenie serwera w tej chmurze. Dla nas, czyli osób, które obcują czy chcą obcować z sieciami, może to wyglądać trochę na pierwszy rzut oka jak takie podejście od dupnej strony, że tak powiem kolokwialnie. No bo przecież serwer to jest coś, co się podpina do zbudowanej już sieci komputerowej. Czyli coś, co się robi ostatnie, a nie pierwsze. Czyli mamy jakieś switche, routery, skonfigurowane VLANy i tak dalej. I dopiero wtedy podpinamy na przykład taki serwer do switcha. I dopiero wtedy go odpalamy. Wyglądałoby to, jakbyśmy więc w tej chmurze robili to na odwrót. No tak jednak nie jest i już za chwilę to zobaczycie. Zbudujmy więc najlepiej jakiś serwer i zobaczymy sami na własne oczy. Usługa, jakiej potrzebujemy, to EC2. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to jak serwer, no ale tak właśnie jest.
żeby odpalić taki serwer, wystarczy kliknąć tutaj Launch Instance i tu mamy do wyboru, jaki system operacyjny ma mieć ten nasz serwer. Czy to Amazon Linux, czy MacOS, czy Ubuntu, czy Windows. Tak naprawdę jest ich wiele, wiele więcej. Tu możemy kliknąć, żeby zobaczyć, że tu jest tysiące tak naprawdę różnych systemów operacyjnych zbudowanych przez kogoś lub przez Amazona samego. Ale jak wrócimy z powrotem, powiedzmy, że Ubuntu sobie wybierzemy. I tu mamy, widzicie, Free Tier Eligible. To znaczy, że ja mogę używać tego serwisu za darmo, akurat tego systemu operacyjnego. Instance Type to z kolei też jest rodzaj serwera. I zobaczcie, tu też jest Free Tier Eligible. Czyli, że mogę go sobie używać za darmo, przez rok, przez pierwszy rok. Poza tym, szczerze mówiąc, nawet po tym roku, jak widzicie, ta cena wcale nie jest jakaś wygórowana, bo to jest 1 cent za godzinę. Także jeśli używam Linuxa, jeśli używam Windowsa, jest to no, prawie 2 centy za godzinę. Moim zdaniem ciągle ok. No i tu wystarczy, klikniemy Launch Instance i już nam ten serwer się buduje. Sukces. Wrócimy do Instances. Tu jeden miałem wcześniej, musiałem go skasować, żeby mieć czystą, jakby zapomniałem go wyłączyć wcześniej w ogóle. A ten już po chwili mamy jako running, czyli że już jest gotowy. I już możemy się do niego podłączyć zresztą. Klikniemy tutaj, connect, tu znowu connect. I słuchajcie, już mamy serwer. To jest nasz serwer w chmurze. Ile to trwało? Nie wiem, czy minutę, czy nawet nie. No dobra, ale teraz, no jak on jest podpięty tutaj? Jaki ma adres IP? W jakiej sieci jest ten serwer? No to już możemy zobaczyć zresztą, tu nam podpowiada sama konsola, że publiczny mamy adres IP 3.8.19, tak. AWS daje nam automatycznie też za darmo adres IP, w tym free tier przez pierwszy rok. Prywatny mamy taki, zresztą na samym serwerze też to możemy sprawdzić. IP adres pokaże nam serwis, IP adres prywatny. No i zobaczcie co ciekawego, on jest w sieci /20. Także tam jest jakaś sieć w tle. Jak chcemy sprawdzić swój adres publiczny, możemy na przykład zrobić call ifconfig me. No to takie formatowanie byle jakie, to może jeszcze teraz lepiej to widać. To jest nasz adres publiczny. 3.8.19.21. Coś zresztą już wiedzieliśmy tutaj. No dobra, no ale wiem, że tu jest jakaś sieć, ale gdzie ta sieć jest? Wróćmy z powrotem do konsoli, do instances. Teraz jak klikniemy na ten nasz serwer, widzimy cały tab, taki tak zwany networking. Teraz zaczyna nam się coś rozjaśniać, bo tu już widzimy subnet, subnet ID. Tu widzimy coś takiego jak VPC ID. VPC to jest Virtual Private Cloud. I to jest ta sieć właśnie, w której nasz serwer jest. To jest taka sieć główna, 172.31/16. To nie jest dokładnie sieć, w której my jesteśmy. My jesteśmy w subnecie tej sieci. Widzimy, że jesteśmy w /20. Więc wrócimy tutaj. Sprawdzimy, jakie są te subnets i nagle widzimy wszystkie te podsieci. / 20. Po co to w ogóle pokazuje po pierwsze? Chodzi mi o to, że AWS po prostu tworzy dla nas jedną taką sieć domyślną. Jeśli ktoś się nie zna w ogóle na sieciach, to może sobie i tak taki serwer utworzyć w takiej domyślnej sieci, którą AWS jemu tworzy. No ale nie ukrywajmy, w rzeczywistości jest tak, że jeśli pracujemy jako na przykład cloud administrator, to po pierwsze nie opiekujemy się jednym serwerem, mamy ich trochę więcej. Dla przykładu ja w mojej pracy mam około 160 samych serwerów i wierzcie mi, to wcale nie jest jakaś spora ilość, bo większe firmy mogą mieć ich wiele, wiele więcej. Ale teraz powiedzmy, że nasz szef wie, że my wiemy nieco więcej o tych sieciach komputerowych, więc może do nas przyjść i poprosić, abyśmy ten serwer utworzyli nie w jakiejś tam domyślnej sieci, którą nam daje AWS, ale w konkretnej, ściśle ustalonej. Powiedzmy, że z jakiegoś powodu chce, żebyśmy mieli serwer w USA i ten serwer ma być w sieci 10.10.0.0. Bo zauważcie, tutaj mamy takie drop-down menu. Ten serwer jest akurat w Londynie, który utworzyliśmy, ale my możemy całkowicie zmienić Kalifornię, niech będzie. Tu jak klikniemy EC2, pokazuje nam, że tutaj nie mamy żadnego serwera. Instances jest 0. Bo ten serwer, który my mamy, mamy w Londynie, a nie w Kalifornii. Tu więc na nowo możemy sobie utworzyć inny serwer. I co ważniejsze, dla naszego szefa przynajmniej, chce to w innym VPC. Tak więc możemy zrobić Create VPC, na przykład w sieci 10.10.
Mówimy więc, spoko szefie, nie ma sprawy, wszystko to możemy zrobić. I no, może pozwólcie, że nie będę tutaj tworzył akurat nowego VPC, bo w ogóle nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o potencjalnej zmianie pracy w przyszłym roku, albo o jakichś innych podobnych planach związanych z przyszłym rokiem. Tak czy siak, widzimy więc, że aby pracować w takiej chmurze, będziemy potrzebować znajomości sieci komputerowych, no bo w końcu ostatecznie wszystko się na nich ciągle opiera i chmura tutaj nie jest jakimś wyjątkiem, jak widzimy zresztą na tych przykładach. No ale z drugiej strony widzimy też, że musielibyśmy też poznać, jak w tej chmurze tworzyć jakieś serwery czy jakieś inne usługi, bo możemy też tworzyć inne, całkiem niezwiązane z serwerem usługi. No i pewnie przydałaby się jakaś znajomość Linuxa lub innego serwerowego systemu. Tak, abyśmy tutaj na przykład wiedzieli. O, podam wam przykład. Jak mówiłem, pierwszy rok w AWS-ie ten serwer może sobie chodzić za darmo. Możemy na przykład zainstalować Nginx, który jest tak zwanym web serwerem. Robimy... sudo apt-get update. Teraz możemy zrobić apt-install nginx sudo. I już ten serwer w tej chwili jest naszym web serwerem. Teoretycznie moglibyśmy się połączyć do tego adresu IP. Ale jak widzimy, coś tu nie do końca chce nam działać. No i teraz już następny przykład, że nasze zdolności, jak chodzi o sieci komputerowe, tutaj mogą nam pomóc. Pójdziemy do tego naszego serwera. Tu widzimy takie opcje security. To jest taka jakby access lista, która pozwala nam zdefiniować, jaki ruch pozwalamy, aby z zewnątrz docierał do naszego serwera, a jaki nie. I widzimy, że mamy tylko port 22. Czyli SSH zezwalamy w stronę serwera. Musimy więc to zmienić. Tak na szybko. Inbound rule. Musimy dodać po prostu HTTP skądkolwiek save rules. Teraz widzicie? Skądkolwiek na świecie ja już mogę się dostać do mojego serwera. Welcome Nginx to jest taka domyślna tak zwana landing page web serwera Nginx. Tutaj jak zrobię call localhost 80, to jest przedstawione dokładnie to samo, tylko no nie w formie graficznej, tylko w takim podstawowym HTML-u. Welcome to Nginx. To jest mój serwer. Ja mogę tego serwera sobie używać przez pierwszy rok za darmo. Mogę sobie tą stronkę zmienić po swojemu, prawda, coś tam może z WordPressa zainstalować i tak dalej, ale to jest mój serwer już i on jest dostępny już z całego świata. No dobra, ale wracając do naszych prac, bo o tym dziś rozmawiamy. Jak widzicie, taka praca w chmurze AWS-a, zresztą w każdej innej chmurze, ma bardzo wiele wspólnego z pracą sieciowca. Trzeba znać wszystkie zagadnienia sieciowe. W chmurze będziemy często używać takich usług jak na przykład DNS czy NAT. O, i tu chciałbym w ogóle przypomnieć o moim kursie na platformie Udemy, o którym już kiedyś wspomniałem. Możecie się z niego nauczyć tych wszystkich niezbędnych zagadnień sieciowych. Modelu SI, DNS-u, NAT-u i tak dalej. I link znajdziecie pod filmikiem, albo możecie wyszukać też go po prostu na platformie Udemy. Wydaje mi się, że rozpoczęcie tego kursu to najlepszy pierwszy krok do noworocznego postanowienia. Czy to zamierzacie pracować jako sieciowiec, czy w rozwiązaniach chmurowych, to mam nadzieję, że będzie to bardzo pomocny materiał. Wracając do tych prac znowu jeszcze. Tu mamy jakiś Senior Linux and Cloud Engineer na przykład we Wrocławiu. I zobaczmy, czego oczekują. Cloud, czyli nie oczekują AWS-a, oczekują jakiegokolwiek doświadczenia w jakiejkolwiek chmurze. Oczekują Linuxa czy Unixa, który jest jakby spokrewniony, ale nie dokładnie to samo. No i IP Networks oczywiście wymagają też. Red Hat jest wspomniany znowu, mimo że to jest też po prostu Linux i jest to inna odmiana Linuxa. No i tu jeszcze microservices i Kubernetes, to jest jakby też połączone ze sobą, choć nie będziemy już o tym dyskutować. Także widzimy, te IP Networks no jest po prostu jeden z tematów, które musimy znać. No zresztą te prace w chmurze z reguły wymagają znania nie tylko sieci komputerowych, ale też właśnie samej chmury i Linuxa i może czegoś jeszcze, na przykład jakiegoś języka programowania jak Python czy choćby zwykły bash scripting. Ale z drugiej strony widzimy też, że zarobki są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Także moim zdaniem to jest coś, o czym warto pomyśleć na ten nowy rok. No i teraz wiem, że moglibyśmy tu jeszcze długo sobie rozmawiać, ale nie chcę robić tego filmiku jeszcze dłuższego, więc może prosiłbym, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś konkretnego, to dajcie znać w komentarzach po prostu. Macie pytanie odnośnie konkretnego zawodu, a może w ogóle chcecie, abym nagrał jakiś materiał na temat tych usług w chmurze. Opowiedział o tych chmurach i o serwisach w nich dostępnych może trochę więcej. Jeśli tak, to też dajcie właśnie znać w komentarzach, proszę. Dziękuję i pozdrawiam, Marek.